spotykamy się w ramach konsultacji społecznych przy budowie nowej naszej takiej mapy drogowej, czyli lokalnej strategii rozwoju na kolejną projekcję finansową funduszy europejskich na lata 2021-2027. Dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem, nie wiem, typowo roboczym. Przygotowujemy się już tak naprawdę do końcówki tego, jak ma wyglądać nasza lokalna strategia rozwoju. Od prawie 9 miesięcy przygotowujemy się do tego. Mieliśmy spotkania w każdej gminie powiatu bielskiego. Zapraszaliśmy mieszkańców, organizacje pozarządowe, sektor publiczny, jak i również biznes, po to, żeby wypowiedzieli się, w którym kierunku nasza lokalna strategia rozwoju powinna pójść, jakie zawierać elementy, na jakie zadania, cele najbardziej się skupić, żeby jak najwięcej pieniędzy w jak największym stopniu i jak najbardziej trafnie zostały skierowane tutaj do nas, do mieszkańców na terenie powiatu bielskiego. Ustalone cele to mamy takie, że budżet będzie podobny, tak jak w obecnej perspektywie finansowej, również na sferę biznesową, czyli tą taką przedsiębiorczą, musimy przeznaczyć minimum połowę budżetu, czyli na pewno w nowej perspektywie wszyscy, którzy chcieliby otworzyć działalność gospodarczą bądź rozwijać, będą mieli taką możliwość, takie wsparcie będą mogli od nas pozyskać. Natomiast pozostała część budżetu będzie skierowana na zadania typowo prospołeczne. Będą mogły składać do nas wnioski organizacje pozarządowe, jak i również sektor publiczny, na różnego rodzaju aktywizujące działania samych mieszkańców, ale również całych organizacji społecznych. Dzisiaj spotykamy się jako grupa robocza, przedstawiciele bielsko-podlaskiej lokalnej grupy działania, mieszkańcy i również firma profesjonalna, która pomaga nam w zebraniu tych wszystkich danych, które myśmy zbierali od mieszkańców, usystematyzowaniu ich po to, żeby analiza wszystkich tych ankiet wypadła najlepiej, najkorzystniej i żebyśmy wszystko to, co zebraliśmy przez te 9 miesięcy, mogli przygotować w raporcie i zrobić tą naszą całą lokalną strategię rozwoju. Dzisiejsze spotkanie to jest takie spotkanie już z przedstawicielami różnych sektorów, natomiast cały czas te spotkania w terenie miały miejsca, również tak zwane fiszki projektowe wysyłaliśmy do urzędów gmin i do organizacji pozarządowych, aby one również pokazały nam, czego mieszkańcy oczekują. Te fiszki również zostały zebrane przez tą firmę, opracowane i dzisiaj będziemy się właśnie skupiać na tym, w którym kierunku te nasze potencjalne projekty miałyby pójść. Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania funkcjonuje na terenie powiatu bielskiego 17 lat. Myślę, że jest marką samą w sobie, rozpoznawalna jak najbardziej. Do tej pory przez naszą instytucję zostało przekazanych w różnej postaci, w różnej formie przez te 17 lat prawie 40 milionów złotych dla mieszkańców, dla sektora społecznego, publicznego, ale również przede wszystkim dla biznesu, co jest bardzo ważne. Dzięki naszym działaniom ponad 130 mieszkańców mogło otworzyć swoje firmy, prowadzić je, a co najważniejsze, tak naprawdę otworzyć je bez wkładu własnego, bo nasze wsparcie to była premia bez kosztów zwrotnych, więc bardzo mocna podpora do tego, żeby taką firmę otworzyć, więc widząc to, jak ogłaszamy nabory i ilu jest chętnych, jestem przekonany, że mieszkańcy są z naszej pracy zadowoleni. To jest dokument, który będzie taką naszą mapą drogową, ale również takim spisem dla mieszkańców, gdzie, w których latach mogą spodziewać się organizowanych przez nas naborów, w którym kierunku te nabory będą, jakie będą tematyczne. Ogólnie cały ten projekt będzie na 2021-2027. Jak doskonale wiemy, mamy już 2023, ale projekcja finansowa jest akurat na te lata, więc mamy 4-5 lat ciężkiej pracy i wydatkowania parunastu milionów złotych na teren powiatu bielskiego. Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania pokazuje nam, że wychwytuje takie inicjatywy i takie pomysły mieszkańców, które w innej formie nie znalazłyby wsparcia. Gminy, powiaty zajmują się czymś zupełnie innym, to jest duża powierzchnia, czy tam obszar duży, tak? Natomiast LGD tu świetnie działa na terenie już takim bardziej indywidualnym, chociaż i gminy, prawda, to jak najbardziej w różnych działaniach, ale w tej chwili z tego, co widzę, to są one takie bardziej skierowane do ludzi, do integracji, do rozwoju turystyki, rozwoju takiej przedsiębiorczości i to jest ten segment, który ja uważam, że BLGD pięknie po prostu wypełnia. W skład również wchodzą osoby prywatne, instytucje i firmy. Tutaj trzeba po prostu uczestniczyć. Pan prezes Mariusz Koska sam wszystkiego nie wymyśli, on też
też potrzebuje wsparcia od wszystkich, którzy po prostu coś wnoszą do instytucji takiej, jaką jest BLGD, bo przecież my jesteśmy rozsiani na terenie całego powiatu bielskiego. Widzę, że dzisiaj nawet i tam panie i Sławotycze, i tam masz Tuczna, prawda, no ja sam jestem z gminy Biała Podlaska, ale też i Międzyrzec, i tamte rejony. To jest właśnie taka forma i pomocy, i inicjowania różnych działań, które ja jako radny powiatu mogę uczciwie powiedzieć, postrzegam bardzo pozytywnie i z pełną siłą, życzliwością przyłączam się do pomocy właśnie w pracach, które za chwilę też będą miały miejsce. Działania, które były wcześniej wykonane, to wystarczy historycznie spojrzeć na to, co było w gminach, co było przez poszczególne osoby prywatne, przez biznes zrobione, jak najbardziej wykazały się i zrobiły dobrą robotę.